Tłumy wystawców, jak i miłośników lokalnych wyrobów zjechały dziś do Głębinowa. Wspominano tam świętą Ritę i zorganizowano jarmark, w trakcie którego promowano lokalne wyroby. Wiktoria Katus. Produkty spożywcze, rękodzieło, jak i sztuka użytkowa. Jarmark Świętej Rity już po raz piąty przyciągnął do Głębinowa rzeszę lokalnych twórców, dla których była to okazja do pochwalenia się swoim talentem. Popularne jest to, bo to już 70 lat, jak tradycja jest tej porcelany. Ludziom się to podoba, jest to produkt regionalny i my tutaj właśnie jesteśmy z tej okazji, że ten produkt regionalny reklamujemy. Wszystko robię ręcznie, na szydełku, ewentualnie na drutach. Wszystko nadaje się do prania, można to swobodnie wybrać, dziecko może dalej się tym bawić. I przede wszystkim to nie jest chemia chińska, tylko nasz produkt lokalny. Robiłam kiedyś serwetki, no ale niestety serwetki nie bardzo, nie w tą stronę, że tak powiem, więc zmieniłam profesję na zabawki. I widzę, że dzieciaki bardzo chętnie kupują, bardzo im się podobają. Marka Produkt Lokalny już jest rodziną ponad 250 certyfikowanych produktów lokalnych i cały czas ta rodzina się rozwija. Rozwija się poprzez pasje ludzkie, bo tam są rękodzieła. Rozwija się też przez zdolności kulinarne, ponieważ tam mamy koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, mamy babcie. Rozwija się również poprzez ludzi artystów. Na jarmarku najczęściej można było dziś usłyszeć słowo lokalne, bo to właśnie lokalne wyroby są smaczne i zdrowe, a przepisy na ich wykonanie przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Z babcinych genów chyba tak została nam wszystkim tutaj, bo każdej z nas babcia coś tam zawsze robiła, coś nam przekazała, także chcemy przekazać to swoim dzieciom. To co lokalne, jak widać, same robią tutaj. Co same robimy, można pokazać. Dziergamy, szyjemy, pieczemy, ładnie się uśmiechamy. A ci, którzy chcieli zaczerpnąć wiedzę na temat tworzenia, gotowania i ozdabiania, mogli ją zdobyć podczas warsztatów, które prowadzone były pod czujnym okiem twórców, a ci zawsze służyli pomocną dłonią. Jesteśmy z koła gospodyń Biechów w Biechowie i dziś mamy tu warsztaty dekorowania pączków. Bardzo łatwe, proste, tylko posmarować, posypać i zjeść. Jarmark był wydarzeniem towarzyszącym wspomnieniu świętej Rity, które w Głębinowie potrwa 4 dni. Wiktoria Katus, Kurier Opolski.